Cześć, z tej strony Marcin. Jest generalnie dość gorąco, więc na spawanie ciężki temat, ta temperatura, nawet w garażu, gdzie mam cień. Więc to jest wynik ostatniego spawania. To jest takie narzędzie ogrodowe, takie widełki do podważania. Skończyły już mi się rzeczy do oprawiania, więc kupiłem za 9 zł trzonek do szpadla. To jest generalnie dostępne w każdym sklepie budowlanym. Więc spróbuję obsadzić to w ten sposób. Tylko, że tak powiem, to jest za małe, to jest za duże, więc muszę to czymś obrobić. Użyję do tego struga. Taki najtańszy strug. Mógłbym użyć struga elektrycznego, bo też taki posiadam, ale to jest generalnie przerost formy z treścią. To jest w zupełności wystarczające. Mam nadzieję, że uda mi się to dorobić, podrobić. Okej, to może teraz trochę przyspieszonego ruchu, bo chwilę mi to zajmie. Nie chcę was zanudzać. Ok, jak widzieliście, pewnie dałem na początku ciała. Generalnie dałem ciała dwa razy. Nie przygotowałem się do filmu, więc strug był ustawiony na bardzo gruby wiór. I było mi bardzo ciężko strugać. Dwa. Przy obsadzaniu obsadziłem maszynkę pod kątem 90 stopni do rękojeści, co było trochę niewygodne w użyciu. Nie musi to być jakoś mocno przytwierdzone. Wystarczy, że będzie wbite. Jak będzie się poluzowywać, to wbije się po prostu głębiej. A tak, jakieś takie proste, małe, krótkie widełki do podważania w sam raz będą. No. A jest tak gorąco, że jak zwykle chodzę bez butów. Pot się leje, że tak powiem, po mnie. Jest jakieś 30 stopni. W garażu, jak nie więcej, także na spawanie czas słaby. Mógłbym spawać TIG-iem, ale ostatnio, że tak powiem, się poparzyłem przez przypadek z poiwem, bo też byłem, nie byłem w ubraniu, więc może dzisiaj sobie odpuszczę. Ok, aha, jeszcze jedna rzecz. To jest generalnie surowe drewno, nie będę tego w żaden sposób niczym pokrywał. Mógłbym teoretycznie pociągnąć to jakimś impregnatem czy czymś, ale zostanie w tej formie, jakiej jest. Może się przyda. Trzymajcie się, cześć.